Panie Tomaszu, przyjechał pan do Wschowy między innymi z filmem poświęconym Zygmuntowi Kałużyńskiemu. Też w trakcie spotkania z publicznością będzie pan opowiadał o przyjacielu swoim. Chciałem zapytać, dlaczego właśnie o Zygmuncie Kałużyńskim? Znaczy, co jest takiego w Zygmuncie Kałużyńskim, o czym dzisiaj warto mówić i na co warto zwracać uwagę? To, co zawsze mi się podobało w Zygmuncie i chyba było najważniejszą cechą jego działalności publicystycznej, mówię tak szeroko, bo był nie tylko krytykiem filmowym, ale także publicystą wypowiadającym się na inne tematy, to było takie wewnętrzne poczucie wolności. On zawsze miał, powiedziałbym, odporność na wszystkie próby ograniczenia wolności albo wtłoczenia go w szufladki, określenia, że jest takim, że należy do jakiejś organizacji, bo nie należał, że reprezentuje jakąś koncepcję polityczną, bo nie reprezentował. Poza tym, że mówił, że jest lewicującym inteligentem, że gdyby nie władza socjalistyczna, to pewnie by pasał krowy, a nie zajmował się filmem. Ale to wszystko było nieprawda, bo Zygmunt uwielbiał konfabulować i kiedy opowiadał, że pochodzi ze wsi podlubelskiej i właśnie gdyby nie szansa, jaką mu dało państwo, żeby się wykształcić, to byłby pastuchem. No to trzeba pamiętać, że oczywiście nie pasał krów, chyba że dla zabawy w czasie wakacji przed wojną. Jego wuj był sławnym adwokatem w Lublinie i on go wychowywał. Jego mama była pianistką w Lublinie. Zygmunt zresztą z wykształcenia też był częściowo muzykiem, a przed wojną jeszcze studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim, przed wojną za sanacji. A potem dopiero reżyserię teatralną w Piście, a potem dopiero filologię francuską na Sorbonie. Więc to wszystko należało traktować jako pewien rodzaj roli, którą dla siebie wymyślił. Natomiast tak naprawdę zawsze mu zależało najbardziej na tym, żeby zachować wewnętrzną wolność i radość z życia i cieszenia się sztuką. Dlatego nigdy do niczego nie należał i nigdy do żadnego nurtu nie można go było dopasować. Co więcej, pozwalał sobie na bardzo odważne sądy, niezależnie od tego, czy dotyczyły one twórców mocno ustosunkowanych w partii i w państwie, jak Alexander Ford na przykład, który był takim najbardziej ukochanym reżyserem władzy komunistycznej, ten słynny reżyser Krzyżaków, który był największym wrogiem, powiedziałbym, Zygmunta Kałużyńskiego. Oni walczyli ze sobą i na poziomie zawodowym, bo Zygmunt był okrutnym krytykiem twórczości Forda, ale i na poziomie prywatnym. On to się niestety czasem przeplata, gdyż Alexander Ford uwiódł mu żonę, z którą uciekł potem za granicę. Więc gdy ja poznałem Zygmunta, to on miał już po 60 był i już był po tych wszystkich przygodach i przejściach. Czyli był takim człowiekiem bardzo mocno doświadczonym, który wyciągnął wnioski z tego, co go spotkało. I postanowił zamknąć się w świecie sztuki poprzez sztukę, poprzez film, poprzez muzykę, którą bardzo kochał i która moim zdaniem była mu bliższa nawet niż film. Wchłaniał świat i komentował go w sposób niesłychanie niezależny i niesłychanie odważny. Nawet łącznie z tym, że został za swoje poglądy kiedyś pobity na ulicy. I to wszystko sprawia, że w dzisiejszych czasach niesłychanego wprost konformizmu i niesłychanego wprost tchórzostwa, kiedy większość ludzi, z którymi rozmawiam, godzi się na to, żeby przemilczać swoje potrzeby, swoje prawdziwe poglądy, skłonności, tylko po to, żeby nie rozdrażnić sąsiadów, żeby nie spotkać się z krytyką, żeby nie usłyszeć słowa nagany,
lub jakiejś, nie stanąć do ostrej polemiki, to jest tchórzostwo. To na tym tle Zygmunt z jego postawą życiową dla mnie był fantastyczną postacią i warto taką postać przypominać, po to, żeby się po prostu uczyć, także odwagi życiowej. Właśnie, bo ta niezależność intelektualna, czy w ogóle niezależność, to dzisiaj jest raczej rzecz deficytowa. Myśli pan, że to są wartości, na które dzisiaj jest popyt? Jest popyt, dlatego że jesteśmy w sytuacji od, moim zdaniem, od bardzo dawna największego kryzysu autorytetów. Właściwie nie mamy dzisiaj autorytetów, jeśli idzie o Polskę, ale i w perspektywie świata trudno znaleźć dzisiaj autorytet. Chociaż Zygmunt Kałużyński mówił, że też, chociaż pewnie trochę konfabulował, to znaczy żartował, ale mówił, że nie ma autorytetów i że nikogo nie słucha. Tak, dlatego właśnie jego postawa i to, co mówił, świetnie pasuje do naszej sytuacji, kiedy nie mamy tych autorytetów. W związku z tym możemy w zasadzie zachowywać się tak jak on, bez szczególnego trudu i usiłowania. Rzeczywiście na naszych oczach najpierw przewróciła się władza i on z całym, powiedziałbym, ogonem ideologii komunistycznej i socjalistycznej. W tej chwili jest ogromny kryzys, jeśli idzie o duchowe instytucje, które raz po raz odkrywają jakieś swoje wstydliwe, ukrywane dotąd doświadczenia. I to powoduje, że ludzie są po prostu potwornie osamotnieni, potwornie zagubieni, przestraszeni w związku z tym, bo nie czują się wystarczająco silnie, nie czują się wystarczająco bezpiecznie, żeby myśleć o przyszłości. Nie pomaga im informacja, że ZUS prawdopodobnie nie wypłaci im oczekiwanych emerytur, gdy doczekają emerytury, bo jest też na granicy jakiegoś kryzysu, a więc chwieje się. Właściwie wszystkie takie podstawy spokojnego życia zostały zachwiane. I wtedy właśnie możemy i powinniśmy pozwolić sobie na wolność. Tylko trzeba mieć jakieś rozpoznanie świata i trzeba mieć taką umiejętność upodmiotowienia się, to znaczy postawienia siebie w roli podmiotu, czyli w roli osoby godnej tego, żeby na jej rzecz działać. Czyli najkrócej mówiąc, żeby dla własnego dobra działać. Nie wstydzić się tego, nie zarzekać, że to jest egoizm, a więc niegodne działania, bo nikt lepiej nie zadba o nas samych, niż my sami. I to tak naprawdę Zygmunt zawsze mówił. Dlatego gdy dzisiaj spisuję jego rozmowy i gdy dzisiaj wydaję jego eseje, felietony, nasze rozmowy, to wszystko wydaje mi się niesłychanie aktualne. To jeszcze będąc przez chwilę w tym temacie i też przyglądając się życiu Zygmunta Kałużyńskiego, czy pana zdaniem niezależność prowadzi do osamotnienia, czy to wcale nie idzie w parze? Trochę tak. Zygmunt w sumie był samotny z wyboru. I to, że ja się pojawiłem gdzieś tam na horyzoncie jego zawodowym i pod koniec życia właściwie stałem się nie tylko jego przyjacielem, ale jedyną bliską mu osobą. Jedynym człowiekiem, z którym mógł dzielić na przykład trud pokonywania choroby nowotworowej i z którym mógł zbliżać się do śmierci, ponieważ byłem jedynym bliskim jego, który przy nim był wtedy. Ale to jest taka samotność na własne życzenie. Zygmunt nie musiał być samotny. Bardzo wielu ludzi było po drodze, którzy chcieli być z nim lub pomagać mu, ale on to odrzucał. Nie chcę powiedzieć, że mamy naśladować Zygmunta, bo taka jest rola dziwnych intelektualistów, żeby
poświęcać swoje życie prywatne na rzecz jasnego sformułowania pewnych myśli. Wielcy mędrcy, filozofowie też z reguły byli albo samotni, albo nieszczęśliwi prywatnie. Bardzo trudno to pogodzić jedno z drugim. Czasem trzeba wybrać. Myślę, że Zygmunt z pełną świadomością wybrał życie zawodowe, krótko mówiąc. Życie zawodowe jako swoje przeznaczenie. I nie cierpiał z tego powodu, że w sumie był samotny. To zacznę, znaczy poruszę teraz inny temat. Słuchałem wczoraj Szczerotok i rozmowę pana z panią Szczepkowską. Muszę powiedzieć, że byłem pod dużym wrażeniem, bo miałem, czułem, że pan chce zrozumieć swojego rozmówcę, pomimo tego, że w ostatnim czasie spotkała, znaczy i w związku z tym, co mówiła, spotkała się z takim, no, z taką sporą krytyką. Czy ta, bo oczywiście dobrze rozumiem, że chciał pan zrozumieć panią Szczepkowską, to jest zrozumiałe. Tak, ja dobrze znam Joannę i jestem zdumiony tą sytuacją, która za jej sprawą wokół niej ostatnio pojawiła się. I chciałem zrozumieć, z czego to wynikło, co się tak naprawdę stało i co tak naprawdę Joanna myśli. Czyli krótko mówiąc, oddzielić to, co myśli Joanna Szczepkowska, od tego, co ludzie myślą, że ona myśli. I udało się panu? Do pewnego stopnia tak, chociaż zrozumiałem, że to nie jest spójny sposób patrzenia na świat, który przedstawiła Joanna i ona w pewnych miejscach sama sobie zaprzeczała. Myślę, że to jest taki trochę stan gotowania się, coś tam kipi w niej, pewne obserwacje jako osoba wrażliwa poczyniła słuszne, ale one są jednak cząstkowymi tylko obserwacjami, one są wycinkami całości. Nie można na ich podstawie uogólniać. Właściwie tak naprawdę konkluzja tej rozmowy była taka, że nawet jeśli się zgodzić co do poszczególnych spostrzeżeń Joanny, to nie mogę się zgodzić z wnioskami, jakie z nich wyciąga. Ogólnymi wnioskami. W książce, którą pan wydał, a która poświęcona jest Zygmuntowi Kołoszyńskiemu, Alfabet na cztery ręce, poruszył pan tam kilka takich ważnych spraw, które były dla panów istotne w życiu. Ja chciałem zapytać o dwie rzeczy. Krytyka filmowa. Tam pan powiedział coś takiego, że idziemy na filmy, na przykład Andrzeja Wajdy. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nie wyszło, a jednak na drugi dzień krytycy piszą pozytywnie. I nie wiem, czy pan tam ironicznie mówił, że są czasami wzniosłe powody, dla których można, nie powinno się pisać krytycznie o osobach, które są uznane w kulturze. Chciałem zapytać, jak to jest dzisiaj z krytyką, znaczy jak pan ocenia krytykę dzisiejszą polską, czy ona i czy taka powinna być, to znaczy czy z jednej strony ocenia filmy i jest w tym szczera, prawdziwa, a z drugiej strony czy ma skłonności do tego, żeby oszczędzać uznanych twórców, że to jest dobre? No teraz jestem sam redaktorem naczelnym miesięcznika Film, który ma bardzo dużą sekcję krytyki filmowej, więc niejako zatrudniam krytyków filmowych i dobieram ich, żeby recenzowali aktualne filmy i orientuję się przez to jeszcze lepiej niż dotychczas, jakie są grupy krytyków, jakie są główne ich problemy. Jeśli idzie o to, o co pan zapytał, to znaczy czy oszczędzają autorytety w wypadku nieudanych filmów, to myślę, że dzisiaj nie występuje ten problem z taką siłą, jak występował kiedyś. Może też dlatego, że te wybitne autorytety nie tworzą wielu filmów, a jeśli się nie udaje film Jerzemu Hoffmanowi Bitwa Warszawska, to jednak się wyraźnie pisze, że to jest nieudany film i nie udaje, znaczy nie próbuje się tego przedstawić w jakimś zakłamanym świetle.
świetle. Niewątpliwie testem prawdomówności będzie już wkrótce, za kilka miesięcy, omówienie Wałęsy w reżyserii Andrzeja Wajdy. Ja tego filmu oczywiście nie widziałem i nie wiem, może jest wybitny, a może jest niewybitny. Ale wiadomo, że jest to późny film wielkiego mistrza, laureata Oscara za Całokształt. I ciekaw jestem, na ile oceny tego filmu będą zależały od rzeczywistej jakości tego filmu, a na ile będą pochodną sumy zaszczytów i dokonań Andrzeja Wajdy w jego życiu. Przekonamy się o tym i wtedy będzie można odpowiedzieć jasno, jak ta sprawa wygląda. Natomiast pojawiła się inna sytuacja, która moim zdaniem jest również niebezpieczna. Mianowicie, że krytycy przestali chodzić na filmy, o których się mówi, że to są takie filmy dla ludu, czy takie filmy komercyjne, o których wiadomo, że nie są ambitne, może nawet nieudane, ale ludzie, krytycy czasem i filmowcy mówią o tej części widowni ludożerka, pójdą i zobaczą, cokolwiek to jest. Żeby to był najgorszy film, to i tak pójdą, będą rechotać i przyniosą pieniądze do kasy. I to są takie filmy jak Wyjazd Integracyjny czy Kac Wawa w ubiegłym roku. O którym zresztą było bardzo głośno za pana sprawą. Bo ja właśnie poszedłem i zobaczyłem ten film i opisałem go w jak najgorszych słowach, ale okazało się, że prawie nikt z moich kolegów, chyba właściwie nikt, na nim nie był, bo od razu z góry sobie założyli, że nie pójdą na to, bo to jest na pewno beznadziejne. I między innymi moja rola dlatego się okazała taka ważna, że ja byłem jedynym, który wyraźnie pisał, czym jest Kac Wawa. Ale ta cała sytuacja sprzed roku miała bardzo ważne konsekwencje, mianowicie ona przypomniała krytykom, że ich obowiązkiem jest oglądać nie tylko filmy ambitne, nie tylko filmy o narodowym znaczeniu i państwowym, ale także komercyjną produkcję, która jest przeznaczona dla szerokiej publiczności i oceniać je, jeśli są złe, to bardzo krytycznie. Powstały nagrody Węże dziennikarskie dla najgorszych filmów roku i generalnie krytycy wrócili do kin także na filmy komercyjne. Moim zdaniem to jest bardzo ważne, bo nie można jakiegoś segmentu kina pozostawiać bez nadzoru, bo to jest taki tak jakby fragment sadu, któremu pozwala się zdziczeć. A krytyka to jest właśnie uprawianie ogrodu i zabezpieczenie drzewek, żeby one owocowały, a nie zdziczały. To ostatnie pytanie. Też w tej książce Alfabeta Cztery Ręce mówi pan o takim epizodzie, czyli o tym, że obejrzał pan Ostatnie Koszenie Chrystusa w Paryżu. W kinie, do którego, jak pan pisze, bojówki katolickie wrzucały gaz łzawiący. To zdarzyło się na seansie, na którym pan był? Tak, to było na seansie, na którym byłem. Musiałem wybiegać w takich kłębach duszącego dymu łzawiącego z kina i byłem zdumiony, że to się stało w Paryżu, który przecież nie jest miastem katolickim i w ogóle jest taki bardzo liberalny i światowy, otwarty. Ale to były rzeczywiście takie bojówki, które zresztą już przed kinem informowały, że nie wolno wchodzić. I paradoksalnie ten film, już nie pamiętam, czy on był w kinach, ale się pojawił w Polsce i nie wzbudził aż takich kontrowersji i takich reakcji, jak właśnie w tej zdecydowanie bardziej laickiej Francji. Tak, to było moje doświadczenie dosyć wtedy zaskakujące. Pamiętam i wywołujące ogromny bunt, bo uważam, że nie wolno nikomu przeszkadzać w oglądaniu filmu, szczególnie, że ci, którzy uniemożliwiają innym oglądanie filmu, z reguły sami go nie oglądali, tylko na podstawie streszczenia dochodzą do wniosku, że ten film narusza jakieś tabu albo obraża ich uczucia, choć tak do końca tego nie wiedzą, bo go nie zobaczyli, tylko tak zakładają, że tak jest. No ale po pierwsze, nie wszyscy ludzie są tacy sami, wręcz przeciwnie. Ludzie są bardzo różni, uczucia mają różne. Jednych obraża, drugich nie obraża. No więc ci, których uczucia obraża, niech nie chodzą na taki film, a ci, których uczuć nie obraża, niech oglądają. Nie widzę tu żadnego problemu.
I wtedy obejrzał pan do końca, czy przerwano i nie udało się obejrzeć? Przerwano seans i wznowiono go po chwili, więc obejrzałem film do końca. Dziękuję bardzo.